15.11.2017. Konfrontacja wisi w powietrzu. Znowu mamy oczywiście księżyc w roli głównej. Księżyc jest takim bardzo fajnym wyznacznikiem tego, co się dzieje, ponieważ on szybko przebiega nasze koło zodiakalne. Ma na to niecały miesiąc, a więc o wiele szybciej reaguje niż cokolwiek innego w kosmosie. No i w tym dniu akurat ma kontakt i z Marsem, i z Plutonem. Dlatego wszyscy są poddenerwowani, to są ostre wystąpienia przeciwko innym osobom. Jest duży, nawet nie niepokój, to jest duża wrogość. To jest chęć wyładowania się, obojętnie z jakiej przyczyny, czy mamy powód, czy nie mamy, czy my sobie go ustalimy, czy też nie, i jesteśmy podminowani, byle co powoduje wyjście z siebie. Powoduje to, że stajemy się uszczypliwi, że chcemy kogoś mocno dotknąć, ale pamiętajmy, że druga strona nie pozostaje nam dłużna. To są dwa układy, jak my kosmosowi, tak niestety kosmos nam. Także mamy tendencję do wyciągania bardzo trudnych kwestii, również w sprawach partnerskich, w relacjach zawodowych. To są konflikty, które potem nie są do odkręcenia, więc miejmy to na uwadze i starajmy się zachować co najmniej powściągliwość.